W wieku 64 lat wielu Mołdawian jest już na emeryturze. Iwan jeszcze o niej nie myśli. Jest pionierem misji globalnej w Aneni Noi, gdzie nie ma żadnego zboru adwentystycznego. Tuż po przeprowadzce Iwan udał się na rozmowę z przedstawicielami władz samorządowych, aby dowiedzieć się, jak mógłby przysłużyć się lokalnej społeczności. Przekazano mu listę ubogich rodzin potrzebujących jedzenia. Co kilka dni Iwan przekazuje im torby pełne zakupów. To tylko jeden ze sposobów na nawiązywanie kontaktów. Iwan poznał Olega prawie rok temu. Oleg miał problemy ze zdrowiem. Jego nogi stawały się coraz słabsze i przebarwiały się. W owym czasie Oleg pił i dużo palił. Iwan modlił się z nim i podał mu kilka rad dotyczących zdrowia. Co niedziela Iwan prowadzi wykłady prozdrowotne. Po jednym z nich Oleg postanowił rzucić palenie i picie. Przeszedł na dietę wegetariańską. Jego zdrowie znacznie się poprawiło. Teraz wszędzie może dotrzeć na piechotę. Regularnie ćwiczy, aby wzmacniać mięśnie nóg. Niestety Aleksandra, żona Olega, też ma problemy ze zdrowiem. Jest częściowo sparaliżowana. Od miesięcy leży w łóżku i nie może się poruszać. Iwan i pastor Dymitr przyszli się z nią pomodlić. Po krótkiej rozmowie Iwan obiecał przynieść coś, co ulży Aleksandrze w cierpieniu. Wykształcenie Iwana w zakresie zdrowia publicznego pomaga mu oceniać potrzeby fizyczne bliźnich. Wspiera ich też duchowo. Po wizycie w domu Olega Iwan i Dymitr odwiedzają Lidię, 80-latkę zainteresowaną kwestiami zdrowia. Uczestniczyła w jednym z programów prozdrowotnych Iwana i chce pogłębić swoją wiedzę. Lidia pragnie rozmawiać o zdrowiu duchowym. Iwan i Dymitr odpowiadają na jej pytania, studiując z nią Biblię. Planują zorganizować regularne spotkania, aby rozmawiać i wspólnie studiować Biblię. Pionierzy misji globalnej przywiązują dużą wagę do relacji. Przyjaźniąc się z drugim człowiekiem, można wywrzeć większy wpływ na jego życie. Można przedstawić mu Jezusa i pomóc w podjęciu decyzji dotyczących wieczności. Iwan dotrzymał obietnicy. Wrócił z nowym materacem, dzięki któremu leżenie nie będzie dla Aleksandry tak bolesne. Dzięki nowemu wózkowi inwalidzkiemu Aleksandra będzie mogła się poruszać. Marzyła o tym od dawna. Wypróbowując wózek po raz pierwszy, nie może powstrzymać łez. W ostatnich latach problemy ze zdrowiem pozbawiły Aleksandrę nadziei. Przestała wierzyć, że ktoś troszczy się o nią i o jej męża. Iwan pokazał im, że Bóg wciąż się o nich troszczy. Jego działania pomogły im przyjąć Jezusa. Módl się za pionierów misji globalnej, którzy działają na rzecz swoich społeczności. Ich wysiłki niosą pomoc w codziennych obowiązkach, ale tchną również wieczną nadzieją w Jezusie. Dziękujemy Ci za wspieranie misji globalnej.